Kańskiej. Kolejny sukces. Piątki już były przybite, jakby się pan chciał powiedzieć. Poza tym, wasz klient ważył, w zasadzie to nie ważył słów, twierdził, że robię loda Henkowi, że mam spermę na ustach, że jestem lizodupem, kurwą, szmatą, dziwką, frajerem i wszystkim innym. Zgadza się, a to, że zapomniałem wytrzeć mu buzi, to już nie moja wina. Wydaje mi się, że wasz klient powinien nie interesować się tym, jak ciągnę mojemu koledze z pracy Henkowi, bo to jest tylko i wyłącznie nasza prywatna sprawa. Jeżeli będę chciał, to będę mu robić gałę dzień w dzień. I na tym podsumujemy tą rozmowę.